Pierwsze skojarzenie? Dom. Dom hospicyjny. Czyli jest to dom, w którym tak naprawdę nasi pacjenci, którzy potrzebują tego w tym trudnym okresie życia, mają mieć jak najlepsze warunki. Ta praca ma wiele aspektów tak naprawdę. Na początku w ogóle nie wiedziałam chyba, z czym przyjdzie mi się tutaj zmierzyć. Wiele rzeczy tak naprawdę samo się stworzyło w trakcie mojego tutaj bycia w hospicjum. Ja tutaj przyszłam jako wolontariusz, czyli tak naprawdę sama nie wiedziałam, do czego przychodzę. Wiedziałam, że po moim pielgrzymowaniu do Izraela, gdzie chodziłam śladami Jezusa przez 2 tygodnie, stwierdziłam, że nie może moje życie wyglądać tak po powrocie, jak było przedtem, bo ten wyjazd nie miałby sensu. A więc jak przyjechałam tutaj, to zawsze przyjeżdżając koło hospicjum, mówię, kiedyś tu przyjdę. I rzeczywiście wtedy przyszłam tutaj. Wtedy to szkolenie było bardzo króciutkie, pewnie 2 spotkania tylko miałam i tak naprawdę weszłam na oddział, miałam wejść z doświadczonym wolontariuszem, przy czym ten wolontariusz był taki bardzo szybki i właściwie po 15 minutach powiedziała, że już wychodzi, a ja mówię, a ja chcę tu zostać. Więc mój dzień wygląda bardzo różnie w zależności od tego, co i tym motylim trzeba się zająć, bo to są szkoły, bez nich nie byłoby dużo ludzi tutaj na szkoleniu. To, co tutaj widzieliście, te osoby przychodzą dlatego, że nas gdzieś usłyszały. Gdyby nie usłyszały, to by tu nie przyszły. Czyli jakbyśmy się zamknęli w 4 ścianach, to kurczę, by tego nie było. Więc tak naprawdę wszystko jest potrzebne. I te motyle są potrzebne, ale największą satysfakcję każdy z nas czerpie wtedy dopiero, jak jest przy pacjencie. Tak jak teraz byłam pana Henia, wszystko zrobiłam przy nim. Jestem szczęśliwym człowiekiem tak naprawdę. Nie ma osoby, która by nie mogła temu miejscu pomóc. Staramy się, żeby to było bardzo bezpieczne dla pacjentów, dla ich rodzin, dla wszystkiego, dla szpitala. Staramy się, ale jesteśmy ludźmi i zawsze może się coś zmienić. Tak naprawdę, jak ja bym powiedziała, że będzie cudnie i pięknie, to bym skłamała. Tak naprawdę nie wiem, jak będzie. Staramy się, ale nie wiem, jak będzie.